came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Zależało nam, aby stworzyć robotyczną platformę edukacyjną. Polega to na tym, że stworzyliśmy takiego robota i ten robot będzie dostarczany studentom po to, aby mogli oni tworzyć oprogramowanie na tego robota, nie znając szczegółów implementacji samego sterowania robotem. Studenci mogą pisać programy w języku Python sterujące robotem, gdzież normalnie sterowanie mikrokontrolerem odbywa się właśnie w języku C. I polega to na pisaniu właśnie programów na Arduino, ale my zastosowaliśmy podejście middleware, co jest warstwą pośredniczącą. I to właśnie było głównym celem naszej pracy. Zanim stworzyliśmy tego robota, musieliśmy stworzyć jakiś prototyp. Potrzebowaliśmy czegoś, co działa, co jeździ, co ma sens, po to, abyśmy mogli zaimplementować to rozwiązanie na dużego robota i ewentualnie dorobić jakieś funkcjonalności, poprawić, dostroić tak, aby po prostu z tej małej maszyny nasz program działał na tej dużej. W ramach tej pracy inżynierskiej powstał też właśnie protokół sterowania niskopoziomowego robotem. To znaczy, że robot ma nasz wgrany program napisany w C na mikrokontroler i studenci tylko wysyłają odpowiednie komendy po porcie szeregowym, czyli z komputera pokładowego robota, którym jest Raspberry Pi. I w ten sposób mogą osiągnąć tak naprawdę co chcą, ponieważ nasz robot jest wyposażony jeszcze w skaner laserowy RP Leader, więc studenci mają też dostępne skany otoczenia. To znaczy, że mogą robić na przykład inteligentne poruszanie się po pomieszczeniu, co w rezultacie nam daje możliwość tworzenia pełnej mapy budynku, w którym robot się znajduje. Rozwiązanie to jest na tyle wygodne, ponieważ my wykorzystujemy coś, co nazywa się Robot Operating System. Jest to platforma właśnie warstwy pośredniczącej i wykorzystujemy gotowe rozwiązanie dedykowane właśnie temu skanerowi RP Lidar i tak naprawdę nie przejmujemy się szczegółami implementacji tego, jak ten skaner działa, tylko dostajemy surowe odczyty z tego skanera i możemy je przetwarzać w jaki sposób chcemy. Możemy je symulować, możemy tworzyć sztuczną inteligencję korzystając z tych odczytów i tak naprawdę mamy tutaj swobodę tworzenia rozwiązań. Co więcej, robota można rozszerzyć. Można do robota na przykład dodać kamerkę. Dzięki temu oprócz skanów otoczenia będziemy mieli jeszcze wizję, co z kolei może się przydać na przykład do sprawdzania, czy pomieszczenie zawiera gaśnicę. Czyli możemy tutaj sprawdzać, czy jest odpowiednio przystosowane do pracy.